Właśnie powstaje nowa ulica Chmielna i trzeba tutaj trochę chodzić na okrągło. Ale jak ta cała inwestycja wygląda z bliska? Zapraszam Was na przelot nad tą całą inwestycją. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Tomasz. I zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji, tutaj prosto z nad placu Pięciu Rogów. Ale nie, plac Pięciu Rogów jest już całkowicie oddany do użytku. I już go podsumowałem, nie z jeden raz chyba. Ale pokazuję go w dwóch inwestycjach, w przebudowie ulicy Chmielnej Brackiej oraz na placu Powstańców Warszawy. Ta druga inwestycja pojawi się dopiero u mnie na kanale w przyszłym tygodniu, natomiast tutaj na ulicy Chmielnej dzieje się dosyć dużo. No jeżeli chodzi na pewno o utrudnienia dla pieszych, to faktycznie trzeba przyznać, że trzeba teraz trochę chodzić na okrągło, w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą. No i z nowości jest to też, że rozpoczęły się teraz pierwsze prace na ulicy Brackiej, bo w ostatnim odcinku, który się tutaj pojawiłem mniej więcej 2 miesiące temu, to jeszcze faktycznie wtedy aż tak dużo się nie działo na ulicy Brackiej, no i na Chmielnej też nie było jeszcze dużej ilości prac na tym odcinku, gdzie teraz lecimy. No tutaj też de facto jeszcze się dużo nie rozpoczęło. Dopiero od tego skweru tutaj po prawej stronie rozpoczynają się większe prace. Sam ten skwer też został dosyć mocno ograniczony. No i tutaj też rzeczywiście możemy zobaczyć parę ciekawostek. Dalej widzimy ograniczenia i już pierwszą nową nawierzchnię się tutaj w tym miejscu pojawia, więc to jest na duży plus. Deptak po środku będzie właśnie taki typowo też dla samochodów, żeby mogły przekać i dojechać do posesji. Może też do lokali oczywiście handlowych w tym miejscu, no bo wiadomo, że dojazd musi być zachowany. Drzewa będą po bokach, będą miejsce na ogródki. No i dalej oczywiście widzimy kolejny fragment, który jest przebudowany. Tutaj się jeszcze dużo też nie pozmieniało. To oczywiście część podziemna jeszcze jest po części przebudowana. No i najwięcej się dzieje tutaj pod kinem Atlantik. Tutaj drzewa zostały pogrodzane i bardzo tutaj dosyć dużo zniknęło ze starej nawierzchni. Trwają pilne i moc potężne prace podziemne w tym momencie, właśnie przy pasażerzu Wiecha. Drzewa oczywiście tutaj wszystkie pozostały, ale drzew trochę więcej zostało wyciętych podczas poprzedniej przebudowy. No ale poprzednia przebudowa miała miejsce ponad chyba 30 lat temu. Więc dosyć dużo. Zwróćcie uwagę, jak duży jest ruch na ulicy Chmielnej, widzicie? Oni faktycznie cały czas korzystają z tej ulicy. Nawet jeżeli te budynki w okolicy nie wyglądają najładniej, to oczywiście cały czas korzystamy z Chmielnej i chodzimy i spacerujemy po niej. Mówię to nawet z własnego doświadczenia, że tak faktycznie czasami się pojawia na ulicy Chmielnej, bo sobie po prostu chodzę. Przychodzę, przechodząc w kierunku Nowego Światu, przechodząc przez plac Pięciu Rogów, tutaj jest jeden z moich ulubionych miejsc faktycznie w centrum teraz do chodzenia, do spacerowania sobie. No ale faktycznie tak to wygląda jak na załączonym obrazku. Oczywiście nie podobają mi się drzewa na placu Pięciu Rogów, które wyrastają z betonu, ale nie dało się inaczej tego zrobić. Już nie pomijając konserwatora zabytków, to i tak ta trawa byłaby tutaj bardzo szybko wydeptana. No dobrze, widzicie jak to wygląda z lotu ptaka? Widzicie też na tym placu Pięciu Rogów właśnie te drzewa wyrastające z betonu, które są dosyć kosztowne. Jest też jajo, które niestety już nie wibruje, ale tylko i wyłącznie wydaje swoje dźwięki. Widzimy tutaj nową nawierzchnię w tym dalszym odcinku. No i za chwilę wam opowiem mniej więcej, co tu jest z najważniejszych aspektów realizowane w tym momencie. Natomiast jeszcze mogę powiedzieć w tym momencie, że z ważnych aspektów to jest to, że ma tutaj się pojawić 95 nowych drzew na ulicy Chmielnej, na ulicy Brackiej 38 drzew, dodatkowo 9,5 tysiąca krzewów i 8,5 tysiąca bylin. No więc tego trochę tutaj będzie. Oczywiście będzie modernizacja oświetlenia na nowe, wspaniałe LEDowe, no i inne aspekty. No a tutaj a propos LEDów, to zwróćcie uwagę, że przyjechał tutaj właśnie autobus wodorowy na dole. O, taka ciekawostka. Ja jeszcze nie miałem okazji się nim przejechać, ale jak będę mieć okazję, to oczywiście na pewno z niego skorzystam, bo wodór to według mnie jest przyszłość, tylko trzeba trochę jeszcze bardziej to zwinąć. Ale dobrze, leciliśmy do tego skwerku i co tu się właściwie dzieje? No zniknęła całkowicie stara nawierzchnia w tym miejscu. Drzewa oczywiście zostały zabezpieczone, żeby faktycznie pojazdy budowy zbytnio w nie nie wjechały. Tutaj, co ważne, wszystkie miejsca parkingowe znikną. Zostaną może z dwie koperty. Powstanie zupełnie nowa przestrzeń zielona dookoła tych drzew i tutaj będzie taki plancyk dookoła dochodzenia, dookoła tego tutaj całego pasażu, znaczy dookoła tego całego placu w tym miejscu, a na ulicy Chmielnej w tym miejscu pojawią się nowe drzewa. Drzewa będą pod samej kamienicy.
lasami i pod samymi budynkami. Może po części trochę zasłonią te kamienice, które są w trochę gorszym stanie. Natomiast po środku będzie ta część główna taka dochodzenia, jeżeli chodzi o sam deptak. Oczywiście po bokach też będą się znajdować nowe ogródki handlowe i właśnie te gastronomiczne, bo też na nie będą przewidziane przestrzenie właśnie pomiędzy tymi drzewami. Więc te drzewa oczywiście będą tak całkiem ładnie poukładane jeden obok drugiego i tak dalej, ale pomiędzy tymi drzewami będzie można poustawiać trochę tych ogródków właśnie takich restauracyjnych, żeby tam sobie pojąć i tak dalej. I na Chmielnej może to się całkiem faktycznie ładnie rozbudować. Zobaczymy tylko i wyłącznie, czy te ogródki będą mi się ładnie komponować ze całą ulicą i z tymi budynkami, które trochę są w gorszym stanie. Tu z kolei kawałek dalej widzimy właśnie, że bardziej trwają prace podziemne. Po części jest wykopana stara nawierzchnia, bo tam te wykopy to są dosyć głębokie, jak już mówiłem w poprzednim materiale. No i w tym miejscu widzimy, że tak, drzewa zostały wszystkie poogrodzane. Pomiędzy tutaj drzewami, tymi, które widzicie, tam jest taka trochę szersza przestrzeń. W tym miejscu ma się pojawić nowa fontanna, więc na nią też czekamy. Na razie tutaj, jak widzicie, głównie trwają prace przy wyburzeniu i zlikwidowaniu starej nawierzchni i początku prac podziemnych, odkopowaniu. Powiadomo też, że tutaj to jest centrum Warszawy, więc jak się trochę zacznie kopać, to się nagle coś odkopie. Więc znając życie, tutaj jakieś mogą znaleźć ciekawostki. No i tutaj przy samym pasażerze Wiecha za chwilę zobaczycie, że też faktycznie zaczęły się prace większe przy demontażu właściwie starej nawierzchni. Drzewa zostały pogrodzane, na przejście dla pieszych są trochę na okrągło. No tutaj też, jak widzicie, ten dojazd do pojazdów do posesji został dosyć mocno ograniczony, o czym już mówiłem w poprzednim materiale. No cóż, inaczej się tej inwestycji nie da zrobić, jeżeli jest na samym środku placu, no to się rzeczy po prostu trzeba schować plac, że tak to powiem. No i w tym miejscu wy właśnie możecie zobaczyć, że tak, te drzewa, które tutaj tam są, to są, a pozostały aspekt, no to właściwie jeszcze trwa likwidacja tej starej nawierzchni, więc to będzie krok po kroku jeszcze postępowało, ale jak widzicie, tak to i oto się prezentuje, więc tu faktycznie jeszcze trochę tego czasu na tą inwestycję pozostało, więc no tak to się prezentuje od tej strony. No dosyć dużo tego pasażu zostało wyciętego w tym momencie, no cóż. Z ważnych aspektów, których może warto powiedzieć, to jest to, że sama inwestycja jest planowana dosyć szybko do realizacji, bo w teorii już na nowy rok wakacyjny ma się, znaczy na nowy okres wakacyjny ma to być wszystko zakończone. W skrócie, do czerwca mają się wszystkie prace w większości zakończyć na ulicy Chmielnej. Tymczasem tutaj obok jest plac centralny. I o ile o placu centralnym w tym miesiącu zbytnio nic nie przygotowałem, to tutaj oczywiście prace cały czas są realizowane, jak widzicie na tym obrazku. Plac budowy się powiększył, a wykopaliska podziemne też są cały czas to realizowane. Co ważne, zostało trochę tych elementów tutaj znalezionych. Wykopaliska są dosyć potężne i dosyć duże. I z tych wykopalisk będzie zrobiona wystawa specjalna na Noc Muzeów, którą będziecie mogli zwiedzać w Pałacu Kultury i Nauki. W ten sposób, jak coś, będziecie mogli zobaczyć, co tam faktycznie zostało wykopane i zasypane w PRL-u podczas budowy Pałacu Kultury i Nauki z tych wyburzonych wszystkich kamienic nie przed wojną, albo w trakcie wojny, tylko faktycznie po wojnie II światowej. Bo to jest ważny aspekt, który trzeba podkreślać, że to faktycznie w PRL-u zostały te kamienice w większości wyburzone, bo niektóre jeszcze się nadawały nawet do zamieszkania. Tymczasem wracając tutaj na ulicę Chmielną, możemy zobaczyć takiego rzutu na żywo, który się faktycznie przemieszcza i zerknijmy sobie na ulicę Bracką, bo ona też tutaj właśnie tym aspektem jest. Tymczasem taki jeszcze tutaj krótki widoczek na plac pięciu rogów z ruchem ludzi, czy ludzie chodzą, czy samochody jeżdżą, przejeżdżają, chodzą, przejeżdżają i dosyć duży ruch. No i patrząc tutaj z lotu ptaka możemy zobaczyć właśnie ten odcinek, który jest aktualnie realizowany, jeżeli chodzi o ulicę Bracką. Proszę bardzo, w tym miejscu też się kończy przestrzeń, gdzie samochody zwykłe mogą się poruszać i tutaj się kończy przebudowa placu pięciu rogów. No i tutaj te wszystkie miejsca parkingowe zostaną zlikwidowane w ramach tej inwestycji. Początek prac przy demontażu starej nawierzchni się już rozpoczął. Nie do końca jestem przekonany, jak te pozostałe samochody stąd wyjadą, bo faktycznie oni rozpoczęli tam te prace, a te samochody chyba nie mają jak wyjechać z tamtej strony. Ale no tak, rozpoczęły się te pierwsze prace. Na razie, jak widzicie, jest trochę piachu, trochę wykopalisk, ledwo coś się zaczyna, ale mam nadzieję, że jak się pojawi tutaj ponownie za dwa miesiące, to już faktycznie dużo się więcej zmieni. Mimo wszystko jestem smutny trochę, bo po lewej stronie są te różne reklamy Netflixa i no już z tego 1670 nie było. Zamawia jeszcze drugi sezon dla Polski i będzie drugi sezon. No szkoda, że nie zdążyłem tego nagrać. Ale no trudno. Trudno, w internecie możecie sobie wpisać, o co mi chodziło, jak coś. Natomiast datujemy tutaj do ulicy Złotej, na której też będzie przebudowa planowana. Na ulicy Złotej całkowicie zniknie tunel, ma powstać nowe przejście przez ulicę Marszałkowską. Natomiast co jest ważne, to w to, że wszystkie miejsca parkingowe tutaj właściwie
właściwie znikną, również z tym placekiem w tym miejscu. No, plan jest taki, że miasto chce po prostu przenieść wszystkie samochody stąd, pod ziemię, na przykład między innymi do tego parkingu, który jest pod placem Defilad, bądź też, czyli tam przy metro Centrum, bądź też po prostu tego nowego parkingu, który powstaje pod placem Powstańców Warszawy. W skrócie, wszystkie miejsca parkingowe Centrum znikają i są przenoszone pod ziemię do tego nowego parkingu. Czy to się podoba, czy to się nie podoba mieszkańcom, niestety tak to wygląda w Centrum Warszawy i tak to jest tutaj realizowane, jeżeli chodzi o politykę miasta aktualnie. Tymczasem to było na tyle z tego filmu. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. Jak zawsze zachęcam Was również do zostania patronami Aviznosha. Kolejny film, tak jak powiedziałem już w trakcie filmu, z ulicy Chmielnej i Brackiej pojawi się za 2 miesiące. No chyba, że jakieś większe rewolucje się pojawią szybciej, ale raczej nie przewiduj, że się szybciej pojawić. No i cała inwestycja, przynajmniej w teorii, ma być już zakończona na najbliższy sezon wakacyjny 2024. Więc tak jak powiedziałem, do czerwca powinny się tutaj w większości prace zakończyć. I to bardzo dobrze, bo to jest jeden z ważniejszych dyplaków w Centrum Warszawy, więc przydałoby się, żeby on był dostępny dla wszystkich. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale jutro na Warszawie Zachodniej. Cześć!